Czy możliwe jest połączenie mistyki z płomiennym kaznodziejstwem? Jak się ma nasza droga do Pana Boga, do świętości tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze? Odpowiedzi na to pytanie pomoże nam udzielić postać, którą dzisiaj omawiamy, czyli błogosławiony Henryk Suzo. Błogosławiony Henryk Suzo, obok mistrza Eckharta i Jana Taulera, jest jednym z mistyków nadreńskich. Urodził się około 1295 roku w Konstancji. W bardzo młodym wieku wstąpił do klasztoru dominikanów w tym mieście i po 5 latach spokojnego życia zakonnego dostąpił głębokiego nawrócenia, z którym łączyły się przeżycia mistyczne. Od tego momentu radykalnie nawrócony podjął drogę skrajnego umartwiania swojego ciała, które zaprzestał dopiero po 40 roku życia. Podczas końca swojej edukacji spotkał mistrza Eckharta i kontakt z jego dziełami zaskutkował wydaniem Księgi Prawdy, w której bronił nauczania Eckharta oskarżanego o niewierność doktrynie katolickiej. Naraził się tym bardzo swoim przełożonym i dlatego nie został wysłany, jak planowali, do Paryża, by uzyskać tytuł mistrza świętej teologii. Błogosławiony Henryk Suzo zaczął udzielać się duszpasterską. Działał na terenie Szwajcarii i Nadrenii, głosił kazania, spowiadał i pisał liczne dzieła. Po kilku latach swojej działalności duszpasterskiej został wybrany przeorem w swoim rodzinnym mieście i tam też objął ten urząd. Niestety z powodu panującej w Europie zarazy, a także prywatnych problemów i upokorzeń, musiał opuścić Konstancję i udał się do Ulm, gdzie w 1366 roku zmarł w opinii świętości. Błogosławiony Henryk Suzo nazywany jest sługą lub trubadurem mądrości przedwiecznej. Kochał i chciał być kochany. Uosobieniem piękna i miłości była dla niego mądrość wcielona, czyli sam Jezus Chrystus, którego głosił i którego poznawał w modlitwie. Patrząc na błogosławionego Henryka Suzo, możemy od niego się nauczyć działania wynikającego ze spotkania z Panem Bogiem. On, jak prawdziwy rasowy dominikanin, kontemplował i dzielił się owocami kontemplacji z innymi. Stanowi swego rodzaju zaprzeczenie stereotypu mistyka, który siedzi tylko w kaplicy i się modli. On był taki, że modlił się przez cały czas, a jego modlitwą było także głoszenie, spowiadanie, sprawowanie sakramentów i pisanie licznych dzieł. Jego dzieła karmią do dziś wielu chrześcijan. On stał się przykładem kogoś, kto potrafił w bardzo dobry sposób znaleźć złoty środek pomiędzy działaniem mistycznym a duszpasterskim. I teraz może się zrodzić pytanie, jak ma się życie takiego świętego do nas? Czy my, żyjąc w XXI wieku, możemy spoglądać na takiego świętego z średniowiecza i jakoś czerpać z niego inspirację? Mi się wydaje, że są takie trzy warunki, które pozwolą nam w dobry sposób przybliżyć się do Pana Boga. Po pierwsze, trzeba mieć ambicje świętości. Trzeba chcieć bliskości Pana Boga i dążyć do Niego. Druga sprawa to jest badanie woli Bożej i wcielanie jej w swoje życie. Można to robić na różne sposoby. Przede wszystkim czytać Pismo Święte i tam szukać tego, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Ważne w tym jest to, żeby każdy też podejmował swoje obowiązki takie, jakie ma. Niech uczeń się uczy, nauczyciel niech naucza. Rodzic niech kocha swoje dziecko, zakonnik niech się modli. I trzecie, najważniejsze, prosić Pana Boga o łaskę świętości dla nas i naszych najbliższych oraz o to, byśmy umieli przyjąć tę łaskę. Zadanie domowe, jakie z dzisiejszego patrona możemy wyciągnąć, to proponuję, żebyśmy sobie znaleźli w Piśmie Świętym taki fragment, który każdy z nas lubi najbardziej. Gdybyśmy mieli jechać na bezludną wyspę tylko z jednym fragmentem Pisma Świętego, to akurat takim, jaki mamy teraz na myśli. Proponuję właśnie odnaleźć ten fragment i zastanowić się, co Pan Bóg nam w nim mówi. Tam kryje się wola Pana Boga względem nas
i warto, by ten fragment nam towarzyszył jako swego rodzaju dewiza.